Siemanko, witam Was. Zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj jestem w jaskini, która ma 4 km i będziemy przez nią szli około 4-5 godzin. Będzie trzeba przyciskać się przez skały, może trochę popływać, poczołgać się, także będzie ciekawie. Nie mogę się doczekać. Wstaliśmy dość wcześnie oczywiście. Trochę już mnie zmęczenie łapie, bo codziennie wstajemy bardzo wcześnie. No ale myślę, że warto i zobaczymy, jak to wygląda. Jesteśmy po odprawie. Pan nam przekazał, jak mamy się zachowywać i tak dalej. Tam jest nasz przewodnik, ten człowiek. A tutaj jest wejście tędy. Jest z nami jeszcze parę osób, bo musiała się utworzyć grupa. Tak na oko jest nas, nie wiem, 13-14 osób chyba. Jesteśmy na pierwszej platformie. Przeszliśmy stamtąd. Na razie jest fajnie, jest taka kładka, schodki. No ale dalej będzie pewnie tylko gorzej. Okay. Ale echo. Teraz będziemy schodzić w dół. A tam jest naprawdę, naprawdę wysoko. Nie wiem ile, bo nie widać. Idziemy, teraz będziemy musieli się ześlizgnąć 4 metry, a później jeszcze niżej będzie zjeżdżania 9-metrowa. Lekko. To było 4 metry. Dobra, lecimy. Robi się coraz ciaśniej. Teraz mam takie przejście. Nie wiem, czy się tam zmieszczę. Okej, okay, I'm going first. Dobra, idę pierwszy. Okej. Okay. Dobra, żyję. Teraz jeszcze lepiej, bo musimy iść tam. Nie wiem, jak ja tam przejdę. Jakoś będę musiał. Trzeba się przeczołgać troszeczkę. Tutaj zaczyna się woda. Teraz będziemy przez nią szli. Trochę zimna, sam raz taka. Schodzimy znowu w dół, było pod górę, znowu w dół i znowu do wody. A tam sobie śpią nietoperze. Pobudka. Zobaczcie, jak pięknie tutaj jest. Tylko na chwilę. Jeszcze raz. Zobaczcie, jak tu pięknie. Na zewnątrz. Jest chwilowo światło do zdjęć. Tu krótka przerwa chyba. I dżungla. Wracamy do jaskini. Idziemy dalej. Zostały 2 km około do przejścia. Tutaj są podpisy ludzi, którzy tutaj byli na dziko sami i nawet pisali daty. Tutaj jest akurat z 2001 chyba, ale tam wcześniej były nawet z 1988 roku. Teraz będziemy musieli się czołgać przez wodę. Ciekawe jak daleko.
Trafiliśmy tutaj na inną grupę studentów chyba, ale oni szli zupełnie inną drogą niż my, krótszą, i tam nie było żadnej wody i tak dalej. I teraz właśnie musimy poczekać, aż oni sobie tam zjadą na tyłku. Około 8 metrów. Także jest chwila, żeby sobie odpocząć. Czekamy na swoją kolej do zjazdu, więc chodzimy sobie tutaj ze Stefanem i właśnie zobaczyliśmy taką dziurę. Myślę, że wiele osób mogłoby tam zejść, ale trzeba się na tym znać. Ja już zjechałem, jestem na dole, ale tutaj fajnie, bo ludzie sobie nawzajem pomagają z tej innej grupy. No bez tego byłoby dość ciężko, bo tutaj jest naprawdę stromo. Teraz Stefan tutaj zjeżdża. Na luzaku. No i jest. No i ciekawe, jak teraz przewodnik zjedzie. O! Nie, profeska. Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że... Brawo! Mam nadzieję, że tą grupę miniemy. Dobra, to było lightowe. Tutaj trzeba po prostu najpierw zejść, tak podeprzeć się na rękach, a potem tutaj po prostu usiąść, postawić stopę na kamieniu. Znowu się trzeba czołgać. W wodzie. No i chyba dotarliśmy do końca. Tutaj można się położyć, schłodzić wodą. Zajebiście było. Naprawdę daje to satysfakcję straszną. Można się zmoczyć, można troszeczkę się poczołgać w wodzie i tak dalej. No w życiu nie byłem jeszcze w takim miejscu. Także zaraz koniec, podejrzewam i wychodzimy stąd. No i jesteśmy. There's a really beautiful... Oh, there's a really beautiful river on the side. Okej, wróciliśmy do miasta z ludźmi, którymi poznaliśmy w jaskini. Nas po prostu podrzucili, bo to było bardzo daleko. Byliśmy właśnie zjeść jakieś jedzonko razem. Teraz się rozstaliśmy i jesteśmy w supermarkecie, bo szukamy lodów jakichś. Także tak to wygląda. Zbliża się nowy rok, chiński nowy rok tutaj. Także jest dużo takich prezentów, takich różnych setów, które można kupić. Nie wiem, co tam jest, ale zaraz się dowiem. Zaraz zobaczymy. Zapakowane prezenty na chiński nowy rok, ale to nie są jakieś słodycze czy coś, tylko są zdrowe produkty. Tutaj jakiś miód, jakieś mieszanki, witamin, musli, jakieś bio jedzenie i tak dalej. Także fajnie. Bo to jest chyba 10 lutego chiński nowy rok. To jest nasza wspólna noc, ostatnia. Wyszliśmy jeszcze na miasto wieczorem, bo to jest nasza ostatnia wspólna noc. Od jutra każdy idzie w swoją stronę. Fajnie było, dzisiaj było fajnie w tej jaskini, bo to była dość długa trasa, trochę wymagająca, ale podobało mi się to, że każdy sobie pomagał nawzajem, bo trzeba było się czasem ześlizgnąć gdzieś, czołgać się, gdzieś tam się podciągnąć i tak dalej. Także w sumie takie rzeczy jeszcze nigdy nie robiłem jak dzisiaj. Bardzo mi się to podobało. Dobra, idziemy się czegoś napić, coś zjeść i tyle. Na razie.